Więc, moi drodzy, żeby dobrze rozpocząć modlitwę, to trzeba uczynić wszystko, aby tę modlitwę, której ja mam się zwracać, w odpowiedni sposób. I chcę wam powiedzieć na początek, że właściwie modlitwa musi być przede wszystkim miłością. Ja tylko wtedy mogę się modlić, jeśli ja autentycznie potrafię kochać. Kocham, to znaczy modlę się. Kochałem, to znaczy modliłem się. Kocham dalej, to znaczy wciąż się modlę. A więc jeśli kocham, to moje życie jest modlitwą. To znaczy, że ja idę po niewłaściwej drodze. Jeśli nie kocham, to znaczy, że idę w przeciwnym kierunku. Myślę, że warto każdą od wzbudzenia prawdy o sobie. Modlitwę rozpoczynaj od wzbudzenia prawdy o sobie. Kiedy stajesz przed Bogiem, który przecież jest prawdą, to ty sam musisz stanąć w prawdzie o sobie. Jeśli stajesz przed Bogiem, który jest prawdą, to musisz najpierw stanąć sam w prawdzie. I powiedz swojemu Bogu, do którego chcesz się zwracać, jaki ty właściwie jesteś. Powiedz mu, Boże, jak ja jestem leniwy, wiesz, jaki jestem niestały, jaki jestem ogarnięty przez różne moje słabości. I ty to wszystko widzisz. I ty wiesz, że ja taki jestem. Moi drodzy, bo szczerość, z jaką ty stajesz na modlitwie, wzbudza pokorę. Szczerość to pokora. Z pokorą musisz przyznać się do swoich wszystkich ograniczeń, do swoich wszystkich słabości. Przypomnij sobie tę modlitwę, przypowieść o faryzeuszu i celniku. Prawda? Faryzeusz poszedł i zaczął wyliczać, jaki to jestem dobry, ile daję, chwat. A celnik nawet nie śmiał podejść blisko, tylko zaraz przy wejściu ukląkł i walił się w piersi i mówił: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, bo jestem taki słaby. Aby nauczyć się modlić, należy uzdrowić modlitwę słowną. Należy uzdrowić modlitwę słowną. Należy dotrzeć, słuchać. Kiedy zaczniesz słuchać i masz zacząć zmierzać prosto w stronę modlitwy miłości, czyli modlitwy serca, czyli właściwie modlitwy kontemplacji, A więc, aby nauczyć się modlić, należy uzdrowić najpierw modlitwę słowną. Zobaczyć, jak ja słownie się modlę. Nauczyć się bardziej słuchać i zmierzać prosto w stronę modlitwy miłości, modlitwy serca, czy powiedzielibyśmy kontemplacji. Modlitwa, jak powiedziałem na początku, jest miłością. A miłość to po prostu przemiana. Modlitwa więc jest jakby ruszeniem do przodu. Bo przecież miłość to czyn. Miłość to oddanie się. Miłość to poświęcenie. Ale miłość to także dźwignięcie siebie ze wszystkich swoich słabości.
moi drodzy, jeżeli modlitwa nie wykorzenia naszego egoizmu, to znaczy, ej, tam ciszej troszkę, dobrze? Jeżeli modlitwa nie wykorzenia naszego egoizmu, to znaczy, że zwraca się ona w niewłaściwym kierunku. Jeżeli ja modląc się pozostaję egoistą, to znaczy, że ta moja modlitwa nie jest do końca szczera. I prawdy o Tobie. Jeżeli ona nie daje Ci siły, aby spojrzeć twarzą w twarz na Twoje słabości. I jeżeli modlitwa to znaczy, że Twoja modlitwa jest nieprawdziwa. Jeżeli nie mówi Ci prawdy, nie pozwala Ci modlitwa spojrzeć twarzą w twarz na siebie i nie pozwala dotrzeć Ci Twoich słabości i nie daje Ci siły do uwolnienia się z nich, to znaczy, że modlitwa Twoja jest. Modlitwa powinna być dla Ciebie i dla mnie, dla każdego z nas jakby takim szkłem powiększającym, przez które będziesz patrzył na swoje życie. Modlitwa powinna Ci pokazać z jednej strony dary, jakie Pan Bóg Ci daje i powinna wzbudzać Ciebie do wdzięczności Bogu za Jego miłość do Ciebie, a więc powinna pokazywać Ci Twoje wartości, dary, które Ty otrzymujesz od Boga i powinna pobudzać Ciebie do wdzięczności Bogu za Jego miłość do Ciebie, bo dary, które On Ci daje, są dowodem miłości, jaką obdarowuje Ciebie Bóg. Ale również modlitwa powinna ukazać Ci wszystko i powinna pomóc Ci w konkretnej walce z tymi słabościami. A więc z jednej strony pokazać dary i wartości Twoje. I to pozwoli Ci dziękować Bogu, ale również modlitwa ma Ci pokazać na Twoje słabości, ale nie tylko pokazać, ale ma Ci pomóc do konkretnej słabości, ale nie tylko pokazać, ale ma Ci pomóc do konkretnej walki z tymi słabościami. I w tym miejscu, moi drodzy, trzeba postawić sobie pytanie. Na jakim etapie rozwoju modlitwy ja się znajduję? Na jakim etapie rozwoju modlitwy ja się znajduję? Jeżeli ktoś w modlitwie chce uczynić krok dłuższy, niż na to mu pozwala jego noga, to wiadomo, że upadnie. Nie będzie mógł iść dalej i może tą nogę złamać. Jeżeli ktoś chciałby w modlitwie zrobić niesamowity taki przeskok, a ma za skok, a ma za krótkie nogi, to się przewróci i wszystko się rozwali. A więc spytaj siebie, czy Ty jesteś w modlitwie początkującym, a początkujący, kto nie zdał sobie jeszcze sprawy z ważności modlitwy. Początkujący to ten, kto nie zdał sobie sprawy z ważności modlitwy. Początkujący to ten, kogo modlitwa nudzi. Początkujący to ten, kto się gubi w modlitwie, kiedy nie ma przed sobą napisanych zdań. Początkujący to ten, który tylko nauczył się na pamięć pewnych pasusów i który jakby odtwarza tylko to, czego się tam kiedyś nauczył. Początkujący to ten, kto modlitwę traktuje jako konieczność, a nie jako potrzebę. Początkujący to ten, kto przy każdej nadarzającej się okazji porzuca modlitwę, porzuca ją z łatwością. Początkujący to ten,
kto odczuwa modlitwę jako ciężar, ogromny ciężar, modlitwę jako ciężar, ogromny ciężar, którego ja nie potrafię unieść. Ale chcę wam powiedzieć również, że początkujący w modlitwie to jest ten, dla kogo modlitwa jest ucieczką. Prawda? To też jest początkujący. Bo ktoś mówi, jak ja się lubię modlić. Nie? Jak ja się lubię modlić. Pójdę do kościoła od rana, to na wieczór dopiero wracam, a mąż klnie na nią, mówi, bo ty jesteś taka, że siedzisz w kościele, a mi obiadu nie zrobiłaś. Nie? To jeżeli ktoś tak właśnie traktuje modlitwę, żeby uciekać ze swoich obowiązków, to znaczy, że on jest jeszcze początkujący, że on nie zrozumiał, co to znaczy modlitwa. No właśnie, ksiądz ma dobrze, bo modlitwa jest jego obowiązkiem. No, nie jest tak, jak się wydaje. Nie zaniedbuje swoich obowiązków. Aha. Ale my też mamy obowiązek się modlić. Słuchajcie, bardzo łatwo rozpoznać początkującego na modlitwie, bo początkujący na modlitwie, jeśli ktoś do mnie mówi, na przykład, proszę księdza, ja się tak rozpraszam na modlitwie. Ja nie potrafię się skoncentrować. Ja od razu wiem, że to jest początkujący jeszcze na modlitwie. Jeżeli ktoś się nie potrafi skupić, jeśli ktoś nie potrafi się skoncentrować, jeśli ktoś ma przeróżne rozproszenia, to znaczy, że jeszcze dopiero raczkuje w swojej modlitwie. Prawdziwym zmartwieniem jest jednak nie to, że my jesteśmy rozproszeni. Bo jeszcze to nie jest takie wielkie zmartwienie. Jeżeli ktoś stwierdzi, że jest rozproszony, no to mówimy, no jest początkujący w modlitwie, ale to jeszcze nie jest najważniejsze. Najgorsze jest to, że my się do rozproszeń. I jeśli my zaakceptujemy ten stan rozproszeń, jeżeli my to zaakceptujemy, powiemy, no to tak jestem, rozpraszam się i koniec. To już wtedy złe. Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie do jakiegoś urzędu, staje w kolejce, dochodzi do okienka, żeby załatwić właśnie jakąś sprawę i nie jest w stanie powiedzieć, o co mu chodzi. Nie? Przyjdzie, stanie przed okienkiem i nie jest mówię, o co chodzi. A gorsze jest to, że jeszcze zaczyna się rozglądać, rozmawiać sobie z innymi o różnych innych rzeczach. Po co on tutaj przyszedł? To już jest zupełnie zła sprawa. A czasem taka modlitwa jest właśnie nasza. Że my zwracamy się do Pana Boga, ale właściwie mówię do Niego, ale tu telewizor, tam gdzieś radio, tu jeszcze żona coś tam czy tam dzieci płaczą. I właściwie Pan Bóg mówi, o co mu chodzi? Co on mi chce właściwie powiedzieć? Myślę, drodzy, że w takiej sytuacji lepiej milczeć, niż rozmawiać z Bogiem bez skupienia. Lepiej powiedzieć, Boże, to mam tutaj, wiesz, 10 minut, uklęknę i będę, nic Ci nie będę mówił, ale będę klęczał. To myślę, że to jest lepsze, niż gadać przez 2 godziny i właściwie nie wiadomo, o co mu chodzi. Modlitwa więc słowna. Słowną modlitwę to można by przyrównać do takiej kładki, po której mogę dojść do Boga. Modlitwa jest kładką, pomostem łączącym mnie z Bogiem. Jeżeli na przykład ktoś ma świadomość, że o, teraz właśnie rozpoczynam modlitwę, która mnie połączy z Bogiem, a ma rozproszenia, to tak jakby wszedł na kładkę i stał sobie. I stał sobie na tej kładce. I nie wiedział, po co on tam wlazł. Nie? Potem się cofnie. Znaczenie tam modlitwa jego rozproszona. Z drugiej strony jednak, gdybyśmy chcieli na modlitwie tylko zwracać uwagę na słowa i nie pamiętać, że mają one nas doprowadzić do Boga, to ono przypomina nas prowadzić do Boga, to ono przypomina nas, nam to, że myśmy usiedli na taką kładkę i zapomnieli, do czego ta kładka służy.
Bo czasem jest tak, że kiedy my zaczynamy mówić coś, to mówimy, a Pan Bóg siedzi tam na górze, o co mu chodzi? Tak samo jak wlazł na tą kładkę i wtedy nie wiedział, chodźmy, i wtedy nie wiedział, po co na tą kładkę wszedłeś. Zapominam, do czego służy ta kładka. Popatrzcie, ta modlitwa nasza czasem to jest taka, które wy to macie na pewno doświadczenie większe w tym względzie i zaraz mi poprzecie, że jeżeli na przykład dziecko małe się uczy czytać, to mama siedzi i mówi, no to czytaj. To on będzie sylaby czyta, prawda? Mówi. No złóż to w całość. Nie wiem. To w całość. Nie wiem. Nie? Powie ileś tam sylab, a no złóż w całość. Nie wiem. Czasem właśnie nasza modlitwa jest taka, że my mówimy, a potem właśnie, co ja powiedziałem? Nie wiem. Tu kiedyś na naszym spotkaniu Mietek powiedział, ja to jak mówię różańcu, to mi 2 godziny zejdzie na mówienie różańcu, bo mówię i powiem, nie wiem, kiedy skończyłem, czy nie skończyłem, jaką część odmówiłem i od początku mówię, zaczynam. I dalej, no nie? I mówię, 2 godziny czasem się woda, a się namęczę, mówię na tej modlitwie, no nie? Popatrzcie, to tak właśnie wygląda, że mówię, i nie wiem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Przy pomocy modlitwy słownej mam dotrzeć do Boga. Jak więc uchronić się od niewłaściwego praktykowania modlitwy słownej? Jak ochronić się od niewłaściwego praktykowania modlitwy słownej? Otóż modlitwy słownej. Otóż ja myślę, że trzeba, wiecie, uczyć się bardziej modlitwy spontanicznej. Trzeba się po prostu tego uczyć. Bardziej trzeba się uczyć modlitwy spontanicznej, niż wypowiadać jakieś gotowe zdania. Na chwilę, która pozwoli mi mówić, niż powtarzać nauczone jakieś tam zdania. Wtedy uchronię się przed właśnie rozproszeniami, bo muszę mówić. W czasie modlitwy słownej, kiedy zwracasz się do Boga, to nie spiesz się, żeby ta modlitwa nie była za szybka. Prawda? Bo na przykład ktoś się modli, żebym tylko mnie zapomniał, żebym nie stracił wątku. Nie. W czasie modlitwy słownej możesz robić spokojnie przystanki, powiedzieć coś do Pana Boga, zwrócić się do Niego, zatrzymać się, pomyśleć, znowuż coś powiedzieć. Bo chodzi tutaj o to, żeby do Boga kierować bardziej swoje serce niż słowa. I nie chodzi o to, żebyś dobierał najwspanialsze słówka na modlitwie, tylko żebyś sercem do Pana Boga przylgnął. Ale żeby przylgnąć sercem, to trzeba czasem zatrzymać się. Co ja mojemu Bogu chcę w tej chwili powiedzieć? Trzeba czasem właśnie przystanąć na modlitwie, aby pozwolić swojej duszy troszeczkę odetchnąć. Odetchnąć, skorygować siebie. Dać możliwość zagłębienia się w sobie. Żeby modlitwa nie była odmawiana, czy zwracanie się do Boga, żeby to nie było w pośpiechu, bo już mam niewiele czasu, bo już muszę to zrobić, bo już muszę tamto. Mam na wszystko czas. Ja myślę, że warto by również zwrócić uwagę na taką już techniczną sprawę. Kiedy się modlisz, to nawet staraj się uregulować swój oddech, żeby spokojnie oddychać. Prawda? Nie, biegniesz po schodach zasypany, trap i ta się modlę i właściwie poce się tu, rozpiera mnie. Uspokój swój oddech, spokojnie. I dopiero wtedy się do Niego, do Pana Boga. Uspokój swój oddech, spokojnie. I dopiero wtedy się do Niego, do Pana Boga zwraca. Ale wiesz, żeby nauczyć się też i dobrego zwracania się do Boga, to czasem spróbuj odrobić pisaną modlitwę do Boga. Napisz coś do Boga. Napisząc. I słuchaj, i wtedy dopiero zobaczysz, czym jest twoja modlitwa, kiedy napiszesz. I przeczytasz ją drugi raz i wiesz, ale z dury wypisałem, nie? Wtedy napisz coś jeszcze, żeby to było doskonalsze, lepsze zwrócenie się do Boga. Również może być modlitwa, słuchajcie,
przez liturgię. I wielu z nas mówi, ja to rano idę zawsze, pierwszą modlitwą to jest msza święta. Piękna modlitwa, ale masz przeżyć. Jeżeli na przykład bierzesz do ręki Pismo Święte i odmawiasz psalmy, to staraj się w tych psalmach podkreślić i zapamiętać te słowa z tych psalmów, które na tobie wywarły ogromne wrażenie. I jeżeli jakieś słowo, czy dwa słowa, czy trzy, czy werset w psalmie wywrze na tobie jakieś ogromne wrażenie, to wtedy powtarza choćby z 10 razy to, ten werset. Choćby 10 razy. Jeżeli to jest twój werset. Jeżeli na przykład te słowa z psalmu odczujesz, że one są w psalmu, odczujesz, że one są w tym momencie twoimi słowami, że to samo chciałbyś powiedzieć, to powtarzaj je 10 razy. Jeżeli powiedzieliśmy na początku, że modlitwa jest miłością, że ona powinna być weryfikowana przez miłość, i bardzo łatwo można sprawdzić, że nasza modlitwa jest czasem odrzutką od rzeczywistości. My na modlitwie mamy taką wielką skłonność do opowiadania Panu Bogu wiele historyjek ciekawych z mojego życia, ale zupełnie nierealnych. Mamy ochotę czasem na modlitwie mówić o sytuacjach, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tymczasem modlitwa, która pragnie stać się miłością, to taka modlitwa powinna zakładać, że podstawowym zadaniem tej modlitwy jest pokorne poszukiwanie woli Boga. Że modlitwa to jest poszukiwanie woli Boga i całkowite oddanie się woli Bożej. Zaakceptowanie tej woli Bożej, którą Pan Bóg mi daje. Owszem, na modlitwie przedstawiamy najbardziej palące nas problemy. Owszem. Chcemy te problemy rozwiązywać przy Bożej pomocy. Ale mamy tym problemom przypatrywać się w świetle Bożej jasności. I mamy przypatrywać się, jak powiedziałem, w świetle Bożej jasności i mamy rozwiązywać te problemy siłą, ale tą siłą, którą obdarował nas Bóg. Palące problemy. Chcemy je rozwiązywać przy Bożej pomocy. Słuchaj, przyjacielu, albo wyłączysz to radio, albo ja ciebie wyłączę. Albo ja ciebie wyłączę zaraz. No. Dobrze, że ksiądz Stanisław się tam znalazł. Dziękuję ci, że Stanisławie. Te wszystkie problemy, które na modlitwie przedstawiamy Bogu, mamy rozwiązywać je siłą, która pochodzi od Boga, nie ode mnie. A więc, moi drodzy, jeżeli klękam na modlitwę, to ja nie mogę podnieść się z klęczek, a więc wstać od modlitwy, bez silnego i zdeterminowanego postanowienia. Ja nie mogę odejść od modlitwy bez odniesienia się do najbardziej pilnych problemów, które mnie czekają.
I niech to będzie odniesienie się do tych problemów, ale niech to będzie odniesienie się do tych problemów zgodne z wolą Bożą. Bez pustosłowia, ale i bez dewocji. I nie tak, żeby było to nałożenie, ja wiem, czy rzucenie, powiedzieć, Boże, tak musi być. Narzucenie mojej woli Bogu i powiedzieć, a mi tak Bóg powiedział. Nie, nie, nie. Ja nie mogę od modlitwy wstać bez jakichś konkretnych moich postanowień. A jeżeli na przykład zdarzy się, że jakiegoś problemu, który pojawił się na modlitwie, ja nie potrafię natychmiast rozwiązać, będzie jakby zapoczątkowaniem czy próbą rozpoczęcia rozwiązywania tego problemu, który mi się pojawił w czasie mojej modlitwy. Popatrzcie, jeżeli ja zatrzymuję się na stacji benzynowej, pełny bak paliwa, to ja tankuję ten bak paliwa po to, żeby po zatankowaniu ruszyć w dalszą drogę. Ja nie tankuję samochodu mojego do pełna baku, nie tankuję postawić go i powiedzieć, no w porządku, niech sobie teraz stoi, jestem zadowolony, że zatankowałem mój samochód. Tylko, że ja po to tankuję samochód, żeby potem tym samochodem jechać kilometry, dziesiątki albo nawet setki kilometrów. Ale wiem znowu, że jeżeli mi się paliwo wyczerpie, w samochodzie, to ja będę szukał kolejnej stacji benzynowej po to, żeby znów zatankować i nie stać w miejscu, żeby ruszyć dalej w drogę. A więc, popatrz, modlitwa to jest jakby takim właśnie tankowaniem paliwa potrzebnego do tego, bym siebie, ja wiem, coraz bardziej uszlachetniał. Po każdej twojej modlitwie musi pozostać konkretna decyzja, którą będziesz podejmował. Konkretna decyzja wynikająca z twojej modlitwy. U nas, słuchajcie, kiedy my mamy swoją modlitwę, którą nazywamy, księża nazywają rozmyślaniem, a więc zbieramy się na wspólną modlitwę i po wspólnej, krótkiej modlitwie jest chwila, jest pół godziny, na tak zwane rozmyślanie, to po tym rozmyślaniu, jakby podsumowaniem tego, mówimy, a teraz zróbmy jakieś postanowienie po tym rozmyślaniu, które będę realizował przez cały mój dzień. A więc po każdej twojej porządnej modlitwie musi być... Popatrz, jeżeli ty podejmiesz jakąś decyzję, żeby uczynić jakieś dobro, to zrodzone w tobie dobro wytworzy kolejne dobro. Dobra decyzja, którą podejmiesz, obdarzy cię siłą do zwycięstwa, do wypełnienia konkretnego aktu, do wypełnienia konkretnej miłości. A więc zobacz, jeżeli ty po modlitwie zrobisz jakieś postanowienie, dobrze i uczynisz to dobro, to to dobro się pomnoży o następne dobro, bo ktoś powie, patrz, on mi zrobił, czy ona mi zrobiła coś dobrego, to ja jej muszę też zrobić jakieś dobro. Jeżeli ty wypełnisz konkretny akt konkretnej miłości, to ta miłość niejako się odbije i znowu przywróci do ciebie. Jeżeli nie wróci do ciebie przez brata i siostrę, do ciebie. To na pewno ona wróci do ciebie siłą Bożą, którą ci Pan Bóg da. Jeśli ty właśnie takie postanowienie na modlitwie sobie zrobisz. Popatrz więc, bracie i siostro, na dotychczas jego modlenia się. Czy często nie bywa tak, że właściwie modlitwa ustała wtedy, kiedy ty wstałeś z klęczek? Czy nie jest często tak, że przesadzę może, ale kiedy się modlisz, to jest taki wspaniały, pokorny, uśmiechnięty, Boże, jak ja się cieszę, ale kiedy wstaniesz,
to wszyscy po kątach porozstawiani są, prawda? I uciekają od ciebie, żeby się do niego nie zwracać. Żeby tylko się nie na tego, bo tak to jest. Patrz, zobacz, jaka jest twoja modlitwa. Popatrz w tej perspektywie na swoją dotychczasową modlitwę, na sposób twojego modlenia się. Modlitwa nie może ustawać zaraz po jej zakończeniu. Modlitwa jest zapoczątkowaniem jakiejś akcji. Modlitwa i dlatego musi zaowocować konkretnym czynem. Z każdej modlitwy powinien wyniknąć konkretny czyn. Konkretny czyn. I dlatego zobaczcie, w modlitwie nawet nie chodzi tutaj o to, ile ty odmówisz zdrowasie. Nie chodzi o to, ile ty pasusów Pisma Świętego przeczytasz. Nie chodzi nawet o to, że ty pójdziesz do kościoła i przyjmiesz Pana Jezusa do swojego serca. Nie chodzi nawet o to, modlitwa zaowocowała konkretnym czynem, konkretnym dobrym wydarzeniem w twoim życiu. I dlatego zobaczcie, musi być w ciągu każdego dnia taki czas, kiedy ty będziesz miał świadomość, że ten czas przeznaczam na modlitwę. Na modlitwę, która ma przynieść jakiś owoc. W moim dniu. Dlatego popatrzcie, ja tak często was zachęcałem i seminarzystom, którzy uczą się modlitwy, żeby modlitwa, ta najważniejsza część modlitwy odbyła się rano wcześniej. Masz wtedy w perspektywie cały dzień. I masz wtedy w perspektywie możliwość uczynienia dobra. Bo co z tego, jak ta modlitwa będzie najważniejsza, twoja modlitwa będzie na przykład wieczorem, kiedy wszyscy śpią, to ona nie zakończy się jakimś konkretnym dobrym, chyba że na jutro coś przełożysz, ale potem zapomnisz jutro, nie? Na przykład możesz również mieć w swoim życiu i inne modlitwy, które będziesz tam praktykował w ciągu dnia i które, z których powiedzmy niewiele wynika poza twoim zobowiązaniem, że na przykład zobowiązałeś się, że będziesz codziennie za kogoś odmawiał dziesiątkę różańca i tą dziesiątkę różańca odmawiać. Ale w twoim dniu musi być taki czas na modlitwę i taki rodzaj modlitwy, który przyniesie konkretny owoc tą chwilę. I to wtedy jest rzeczywiście modlitwa wartościowa. Pozwólcie, że nasze rozważania o modlitwie zakończę słowami świętego Jana od Krzyża. Tak mi się bardzo te jego słowa spodobały, że chcę wam tutaj je zacytować. Święty Jan od Krzyża napisał tak. W życiu duchowym, kto nie porusza się do przodu, ten idzie do tyłu. Naprzód, a niczego nie zyskuje, ten jedynie traci. W życiu duchowym, kto nie porusza się do przodu, ten idzie do tyłu. Tak samo jak ktoś, kto postępuje naprzód, a niczego nie zyskuje, ten jedynie traci. Myślę, drodzy, że warto by było to, o czym mówiliśmy dzisiaj na modlitwie, jakoś tak bardzo mocno przeanalizować.